Nieoczywiste piękno przedmiotów codziennego użytku, istna feria soczystych barw owoców i kwiatów, pospolite owady, które w powiększeniu przypominają raczej baśniowe stwory i istoty z kosmosu, witryny sklepowe przypominające dzieła sztuki nowoczesnej. To wszystko można znaleźć na wystawie fotografii zatytułowanej Świat z bliska. Inicjatorkami wystawy i autorkami zdjęć są członkinie Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej. Członkinie Komisji Fotografii Krajoznawczej już po raz trzeci przygotowały wystawę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Jest to cykl Fotografia jest kobietą. Tym razem wystawa zatytułowana jest Świat z bliska. W wystawie wzięło udział 11 autorek, członkiń i sympatyczek Komisji Fotografii Krajoznawczej przy PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej, które zaprezentowały 32 fotografie. Pierwsza wystawa odbyła się 3 lata temu, czyli to ta w kolejności jest trzecia. Każdego roku tematyka wystawy jest inna. Fotografia wałbrzyska zresztą zdominowana została przez panie. I to jakby ma się w tym kontekście tej dzisiejszej wystawy. Tutaj duże ukłony w stosunku do Izy Łaszewskiej Mitręgi, która zajęła się tą wystawą, od początku pilotuje te wszystkie działania. Cieszy nas również fakt, że wystawy nasze cieszą się dużym zainteresowaniem, choćby dzisiejsze wydarzenie było ponad 100 osób i tu ukłony w stronę tych ludzi. W trakcie wernisażu wystawy cztery panie wyróżnione zostały brązową odznaką fotografii krajoznawczej. Jadwiga Łodzińska. Marku. Też bym chciał wziąć, ale niestety. Teresę Kończak poprosimy. Wiesławę Stancoń. I poprosimy jeszcze Lucenkę Śmigielską. Lucenka, zapraszamy Cię najpierw do nas. Ja wiem, że to trema. Niecodziennie dostaje się takie odznaczenia. Autorki zdjęć udowadniają, że diabeł tkwi w szczegółach. Wystawę można oglądać w multimedialnej galerii obrazów w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury przy ulicy Wysockiego do końca marca.